Okej, dobra Julius, no to co? Zamieniliśmy się ubraniami, wszystkie rzeczy mamy już zamienione, no to co? To teraz do domu. No okej, ale czy nie myślisz, że nas rozpoznają? Nie, nie, musisz się dokładnie zachowywać tak jak ja. Pamiętaj, mam dwie siostry, jestem Julian Wróblewski, no i wiesz, żadnych głupot. Okej, no spróbuję, ale no wiesz, u mnie w domu to pamiętaj, że ja jestem jedynakiem no może być ciężko, pamiętaj. No i tylko rodzice są w domu. Okej, Julius, czy mogę wziąć twój rower? No wiesz, wszystko musi być jak w prawdziwym życiu. A ty też masz rower? Nie, nie, ja mam deskę. A, deskę, okej, no dobra. Spróbuję w takim razie zrobić co w mojej mocy, żeby cię naśladować. Ciekawe, czy będzie śmiesznie. Na bank, okej, powodzenia. Julius, pamiętaj, jesteś Julian Wróblewski. Do zobaczenia jutro rano w szkole. Hej, no, do zobaczenia. O, kurczę, ciekawy jestem, czy to rzeczywiście wypali. Hej, Julian. Cześć, tata. O, cześć, ale co się stało z twoim głosem? Ja troszeczkę mam chrypkę. A, okej, przeziębiłeś się. Mówiłem ci, żebyś ubierał się troszeczkę cieplej. Jest chłodno na dworze. A co się stało z twoją twarzą? Coś podrapałeś się? Nie, nie, nie. To znaczy, upadłem i troszeczkę zdarłem sobie na skórek. Ili Julian, idź w takim razie do mamy. Powinna być w łazience i poproś ją o jakiś krem na tą buzię. Okej, mama. Cześć, Julianku, co się stało? Ojej, co się stało na twojej twarzy? Wróciłeś już do domu? Tak, bawiłem się super dobrze na placu zabaw, ale widzisz, upadłem i potrzebuję krem. No to proszę, masz tutaj krem. To może być też obtarcie, które będzie wrażliwe na słońce, także weź się tutaj ten. To jest nawilżający krem na słońce również. No dobrze, mam nadzieję, że już będziesz bardziej troszeczkę uważał. Tak, mamo, tak będę właśnie robił. Cześć, mała. Ema, cześć, Ema. Co robisz? Cześć, Julian. Bawię się moim wózkiem. A, okej. Co, chcesz, żebym cię powoził? Tak, ale super. Troszkę szybciej. Chodź, może pójdziemy do pokoju Hany. Co ty na to? No dobra, okej. Hej, Hanna, zobacz, jak mnie Julian wozi w wózku. A, ale super, kochany jesteś, Julian. Super, rzeczywiście, że tak swoją siostrą się dobrze bawisz? Aż dziwne, Julian nigdy nie chce się bawić ze mną. Ciekawe, co się stało. Okej, Hanna, musimy już iść. No, lecimy. Naprawdę osobliwe. Jak to się stało, że Julian chce się bawić ze mną? Okej, ja mam. No to co? To może już wychodzimy z łóżka? O, ale jesteś ciężka. Nie jestem ciężka, jestem leciutka. No to raz, dwa, trzy, do łóżka. Ło! A, ale super! Super lądowanie! Zrobisz mi tak jeszcze raz? Nie ma, ja już muszę umyć zęby, już jest godzina spania. Jutro idę do szkoły rano, wiesz? Myć zęby? Chyba nie, szczoteczką Juliana. Może sobie odpuszczę i zrobię to jutro rano. Okej, Hanna, to dobranoc w takim razie. No, zobacz, już spakowałam mój tornister. A, to super, no to w takim razie powodzenia w szkole. A, wow, już jest 8 godzina, już powinienem iść spać. 8 godzina? Od kiedy Julian potrafi czytać zegar z wskazówkami? Faktycznie jest 8 godzina. Jak to się stało? Zawsze to było dla niego takie ciężkie. O, fajne ma to łóżko, ale ciekawa jestem, jak sobie radzi Julian.